Lepiej przez konkretne historia powie jeszcze, o czym się śmieje. Dwóch facetów przed kioskiem z piwem zamówili sobie flaszkę i jeden pyta się drugiego, słuchaj, na kogo ty będziesz głosował w tych wyborach? A ten drugi mówi, no wiesz, ja na Platformę. A nie, jak nie chcesz mówić, to nie. Albo inny dosyć taki, no nic, może skończmy z dowcipami. Proszę Państwa, ja się śmieję, Polska jest strasznie poważna. W Polsce jest nadmiar powagi. Można powiedzieć, że na taka powaga, zwłaszcza w życiu publicznym. Jeszcze prywatnie w domach sobie żartujemy. Jeszcze gdzieś w takim półformalnym miejscu to człowiek ma trochę dystansu. Ale jak już ma wystąpić w Sejmie jako poseł, jako urzędnik, jako minister, jako funkcjonariusz, jak już mamy celebrować święto, urodziny, rocznice, zawsze usztywnienie, nudna mowa, takie schematy i ogólne takie właśnie bardzo nudne, schematyczne, pozbawione życia, po prostu pompatystyczne wypowiedzi. To jest dominujące w naszej kulturze, bo nad nami wszystkimi ciąży gigantyczna ofiara, którą złożyły poprzednie pokolenia, nieudanych powstań, przegranych wojen, utraconej niepodległości, utraconej godności przez to wszystko. W związku z tym my w tej przestrzeni publicznej, gdzie mamy reprezentować siebie i kraj, natychmiast się usztywniamy i chcemy powiedzieć, jak jesteśmy bardzo ważni, strasznie ważni, bo poważni. Poważni, poważni. I według tej zasady, że im mądrzej, tym mądrzej występujemy publicznie. A dla mnie dewizą jest Maksyma Gombrowicza, im mądrzej, tym głupiej. Im mądrzej, tym głupiej. Trzeba to rozpakowywać troszkę, spuścić to powietrze, zejść z tych pomników. I to między innymi z tego powodu napisałem też książkę Kulisy Platformy, żeby to wszystko trochę odbrązowić. No i właśnie uważam, że śmiech jest sprawą narodową w Polsce. Znaczy, jak będziemy się śmiali, to Kaczyński nie wróci do władzy. Ty się zajął, uśmiejesz. Koniec żartów. Pytanie o koalicję. Jak wiadomo, no, koalicja, która rządziła przez 4 lata, lewicowa nie była. Lewicowa też nie jest Platforma Obywatelska. Nie tylko z powodu Gowina, ale i niskich, niewaloryzowanych progów do zasiłków, dochodowych do zasiłków. I rosnącej biedy, o której wszyscy już teraz się dowiadują z okazji kampanii. W związku z czym pytanie do obu panów. Obu panów formacje zapowiadają, że ich oczekiwanie i zamiar polega na wejściu do Sejmu i natychmiast zawarciu koalicji z Donaldem Tuskiem i jego niezawodną Platformą Obywatelską. Jak taką strategię polityczną godzicie z lewicowością? Dobrze, ja zacznę od tego przeciwnie. To próbują mi wmówić Tusk i część mediów, że my chcemy koalicji z Platformą. My tylko zapewniamy, że nie będzie koalicji z PiS-em. To jest pewne jak 100 razy 100 jest ile? 10 tysięcy, właśnie, dokładnie tak. SLD nie daje tej gwarancji. SLD by miało już koalicję z PiS-em w mediach publicznych. W związku z tym sobie można wyobrazić koalicję SLD z PiS-em. Nie ulega mi najmniejszej wątpliwości, że Napieralski przyjmie funkcję premiera czy wicepremiera od Kaczyńskiego, kiedy Kaczyński zostanie marszałkiem Sejmu. Ja bym chciał, żeby się powołali rząd najlepszych Polaków. Rząd ludzi niezwiązanych z żadną partią. Bo ani nie wierzę w kompetencje Ziobry, ani nie wierzę w kompetencje Grabarczyka czy innych partyjnych fachowców. I ruch Palikota jest skłonny poprzeć koalicję bez obejmowania żadnych stanowisk, która by się składała z najlepszych ludzi w danej dziedzinie. Pytają się mnie często ludzie, kto to mógłby być. Oczywiście ja nie wskażę żadnych osób teraz, z którymi byłbym posłowem. Bezpartyjni fachowcy nie umawiają się z nikim, z żadną partią przed decyzją wyborców. Ale chętnie rozmawiają z każdym premierem i wicepremierem. Jeśli ktoś ich poprosi, to właśnie bezpartyjni fachowcy nigdy nie uchylą się od obowiązku służenia ojczyźnie. Ministrem Sprawiedliwości fantastyczny byłby Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej. Nie ulega najmniejszej kwestii. To byłby człowiek, którego właśnie potrzebuje cała ta dziedzina. Na pewno nie Ziobro i na pewno nie Kwiatkowski. Ale właśnie Adam Bodnar to byłby wspaniały człowiek na to stanowisko. Jeżeli się pytamy o sprawy społeczne, czy pytamy się o służbę zdrowia. No służba zdrowia, fantastyczny kandydat, dyrektor przez lata organizujący z Owsiakiem Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Centrum Zdrowia Dziecka. Są, na każde stanowisko są ludzie w Polsce o wysokich kwalifikacjach. I właśnie chodzi o to, żeby wreszcie, po 20 latach, nie trzeba było ginąć w Powstaniu Warszawskim, nie trzeba było właśnie ginąć w Katastrofie Smoleńskiej, stawiać kolejnych pomników i grobków, tylko żeby można było
powołać właśnie, i to będzie nasze poświęcenie, raz nie rząd partyjny, tylko rząd najlepszych Polaków. To jest rząd, którego Polska potrzebuje, żeby przekuć kryzys na szansę i żeby te wszystkie propozycje, także nowoczesnej edukacji, nowoczesnego państwa wprowadzić w życie w najbliższym czasie. My jesteśmy gotowi poprzeć taki rząd bez wchodzenia w jakiekolwiek osobiste, każdego z nas, na jakiekolwiek osobiste stanowisko. Nawiązując do poprzedniego pytania, ja cenię u ludzi autoironię i zawsze śmieję się z bufonady, z kapotyństwa, zakłamania i z ludzi, którzy co inaczej mówią, co innego mówią, co innego robią, i z ludzi, którzy co innego mówią w innych miejscach. Wracając do pytania, bardzo proszę pana Janusza Palikota, aby nie oszukiwał wyborców i nie mówił, że SLD będzie w koalicji z PiS-em. Bardzo proszę. No, jeżeli mamy rozmawiać, to po prostu nie oszukujmy. Nie oszukujmy. No, nie, ale nie oszukujmy. Druga sprawa. Więc jeśli chodzi o potencjalne koalicje, SLD po wejściu do Sejmu gotowe jest wejść w koalicję z Platformą Obywatelską, ale pod warunkami. Dowód, po pierwsze, deklaracje poszczególnych liderów, nie tylko przywódcy, przewodniczącego SLD, także liderów, na przykład Ryszarda Kalisza. I deklaracja moja, ja, jeśli o mnie chodzi, ja jestem osobą bardzo wstrzemięźliwą, jeśli chodzi o koalicję z Platformą Obywatelską. I jeżeli będzie taka koalicja, to będzie pod warunkami. Jeżeli te warunki nie będą spełnione, to my z tej koalicji wyjdziemy. Z koalicją PiS, powtarzam raz jeszcze jako złudzenia, że koalicji z PiS-em nie zawrzemy. I powiem tu obrazowo, co kilka razy mówiłem, że jeżeli na posiedzeniu klubu parlamentarnego któryś sposób zaproponuje taką koalicję, to przegryzę mu krytykę. A to pana Janusza Palikota z pana jedynką na liście katowickiej, z panem redaktorem Andrzejem Rozenkiem, założyłem się o dwa kartony wódki marki whisky, ponieważ kolega Rozenek notorycznie i kłamliwie stwierdził, że wejdziemy w koalicję z PiS-em. Otóż to jest też wartość tego zakładu. Powtarzam, w koalicję z PiS-em nie wejdziemy, ponieważ jest to koalicja organicznie nam obca. I po drugie, nie sądzę, żeby PiS też wszedł z nami w koalicję. Jeśli chodzi o koalicję z panem Palikotem, to od razu deklaruję, że nie ufam panu Palikotowi, ponieważ pan Palikot ma na poszczególnych etapach życia robił różne rzeczy sprzeczne z tym, co robił potem. Nie tak dawno robił wszystko, co jest sprzeczne z głoszonymi obecnie poglądami. Ale, gdyby zdarzyło się, że pan Palikot wszedłby do Sejmu i na przykład powstawałaby koalicja na rzecz prawa kobiet do aborcji, czy koalicja na rzecz związków partnerskich, czy koalicja na rzecz jakiegoś podatku kościelnego, to z wielką ostrożnością, z wielką starannością, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa, trzy, z panem Palikotem taką koalicję wyjdzie. Ja prosiłem o nieboksowanie. Ja jeszcze poproszę tylko o nieuciekanie od tematu, ale to tak nawiasem. I zadam kolejne pytanie. W Polsce obliczono, że brakuje 1 800 000 mieszkań. Z diagnozy społecznej, z badań społecznych wynika też,
że większość osób, które dzisiaj nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, zwłaszcza ludzi młodych, to są osoby, które nie mają zdolności do zaciągania kredytów hipotecznych. A więc dla nich droga poprzez zaciągnięcie kredytu na kilkadziesiąt lat jest zamknięta z oczywistych przyczyn dochodowych. Wiadomo, że odpowiedzią na to pytanie może być właśnie w zasadzie tylko wspieranie przez państwo, czy promowanie przez państwo. Piotrze, odpowiadasz na pytanie. Nieprawda. Pytanie zapadnie na końcu. Program taniego budownictwa czynszowego, co oczywiście uderzy w interesy deweloperów i banków, które ten biznes kręcą. Wiadomo, że wtedy jakby te nadzieje na to, że ktoś sobie tą pętlę na szyję założy, będą mniejsze. Pytanie jest takie, czy jesteście gotowi jakby wskazać jakieś rozwiązanie, poza tym, które mówię, że już jest niemożliwe. Znaczy, liczba ludzi, która wzięła kredyty hipoteczne, się bardzo nie powiększy względu na strukturę dochodową społeczeństwa. Czy macie jakąś odpowiedź na tą potrzebę 1 800 000 mieszkań, z powodu braku których miliony ludzi również migrują za granicę, bo po prostu tu nie mogą zarobić na mieszkania? To teraz moja odpowiedź, tak? Więc na pewno nie wybudujemy już szybko tych 1 800 000 mieszkań, czy 1 500 000, bo są różne kalkulacje. Minimum to jest 1 500 000. Nie wybudujemy choćby dlatego, że w ciągu na przykład 5 lat nie jesteśmy w stanie ze względów mocy przerobowej mieszkań wybudować. Jeżeli wierzyć profesor Irenie Herbst, która ostatnio wypowiadała się na łamach krytyki politycznej, no jesteśmy w stanie, patrząc na realia, budować 300-400 000 mieszkań rocznie. 300 to jest maksimum. Oczywiście ideałem byłoby, gdybyśmy budowali tanie mieszkania komunalne, ale zakładając, że w przyszłej kadencji tego nie będzie, możemy się zastanowić, co możemy zrobić. No, jest jakby kilka takich sposobów, które mogą poprawić, ale na pewno nie radykalnie tego nie rozwiążą. Po pierwsze, jest kwestia ludzi, którzy nie mają umów kredytowych, czyli kwestia prekariatu. Jest pytanie, jak zrobić, żeby taką zdolność kredytową im zwiększyć. Druga sprawa. My proponujemy opodatkowanie bogatych i oczywiście, kiedy to proponujemy, od razu się rozlega wrzask po stronie liberalnej, że wtedy nie będą podatków płacić, że wtedy będą uciekać za granicą, będą stosować wszystkie formy, żeby tych podatków uczciwie nie płacić. Jedną z takich form jest ulga podatkowa na budownictwo mieszkań na wynajem. Gdybyśmy choć trochę takich mieszkań na wynajem wybudowali, raz, że po pierwsze byłoby więcej mieszkań, po drugie również byłaby większa konkurencja na rynku mieszkań na wynajem. Trzecia sprawa to jest, czy kolejna sprawa, to jest sprawa budownictwa komunalnego, ale w gminach. I tutaj jest, jak zachęcić, skłonić gminy do takiego budownictwa. Są fundusze z Unii Europejskiej, tylko na dzień dzisiejszy gminy wolą wykorzystywać fundusze, które jest jakby łatwiej pozyskać. Następna kwestia, kwestia powrotu do budowy TBS-ów, tyle że TBS-y, które zaczęły funkcjonować jako szczytna idea, skomercjalizowały się ze względu na komercyjny rynek. Nie ma niestety czarodziejskich rozwiązań i z problemem budownictwa mieszkaniowego będziemy się borykać przez najbliższe lata.